Karolina Ciesza. Damian Witek. Jesteście zwycięzcami tych dzisiejszych zawodów. Dużo udało ci się w tej starszej grupie złowić? Pierwsza tura bardzo dobrze poszła. Duże ryby i dużo ich było. Druga tura tak samo, ale trzecia tura to było słabo. Tam prawie ryby nie brały nic, ale i tak się udało. No to gratuluję. Dziękuję. A ty? Pierwsza tura też była bardzo dobra i druga, ale trzecia bardzo malutkie. No to gratuluję jeszcze raz. Od 35 lat organizujemy imprezy dla dzieci. Prezes koła Pstrąg, Jerzy Fydry. Były lata, że mieliśmy ponad 100-130 dzieci na tego typu imprezach. Generalnie są to dzieci tutaj z okolicznych wiosek, gdzie po upadku PGR-ów no, te dzieci nie mają praktycznie rozrywki. To jest dwukierunkowe działanie nasze. Nawiązanie współpracy koła z okolicznymi mieszkańcami, a drugie to w jakimś sensie również pomoc oprócz zabawy. Każde dziecko otrzymuje wyprawkę do szkoły. Warto podziękować tym wszystkim sponsorom, którzy jednak mimo wszystko starają się nam pomóc. Dużo zeszytów, kredek, długopisów. Wszystko jest świetne. Jak się bawicie? Dobrze. Co się najbardziej podoba w tego typu imprezach? Różne konkurencje. Wędkę w ręku kiedyś trzymałaś już? Trzymałam. A dzisiaj? Dzisiaj nie. To jaką złowiłaś największą rybę? O konia. Żeby nie było tylko o tematyce wędkarskiej, to wszystkie dzieci, które pojawiły się dzisiaj nad jeziorem w spotkaniu z policjantami, rozmawiają także i o bezpieczeństwie. I trzeba powiedzieć, gdzie jesteście, jaka ulica, jaki rumer. Mnie tu się najbardziej podoba to, że po prostu łowimy i się bardzo dobrze bawimy. I są różne fajne konkurencje. Na imprezie w Czarnogłowach jest też prezes Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie, Grzegorz Odalewicz. Jestem pod wrażeniem, będzie to następne koło, którym będę się szczycił. Kawał dobrej roboty, fajna organizacja. Jestem mile zaskoczony. Jak się wasze pociechy bawią? A świetnie. Bardzo dobrze, że ktoś tak organizuje. Super. Dzieci mają chociaż pole do popisu, prawda? Z rodzicami też, nie?